o gwarach dialektu śląskiego. Piękna, stara mowa. Kazimierz Kutz kiedyś powiedział o nas dwóch, bośmy obaj jurowali w konkursie gwarowym przez wiele, wiele lat. Mówi, pasiemy się tą staropolską mową jak krowy na beskidzkich łąkach. Bardzo to było piękne. Piękne porównanie. Panie profesorze, Festiwal Książki to niezwykle ważne, dlatego że dzisiaj w tej cyfrowej dobie chyba każdy moment na to, by sięgnąć po to, co jednak napisane w słowie i na stronie jest niezwykle istotne, a nie tylko patrzenia z ekranu telefonu. Ale rzeczywiście, wie pan, ja jeszcze ani jednej książki, ani jednego e-booka, czyli elektronicznej książki nie przeczytałem, wie pan. I no oczywiście, że jakieś gazetowe fragmenty z internetu ściągam i czytam, ale bolą mnie oczy. Nic mi nie zastąpi do końca życia gazety, książki, zaczynając od dotyku, a kończąc na zapachu, bo i te elementy biorę pod uwagę i one uczestniczą w moim czytaniu. Ja wiem, że po mnie przyjdą inni, którzy nie będą się już delektować zapachem, dotykiem, ale ja już przy swoim zostanę. Dożyłem 77 lat i takim pozostanę. Czytelnikiem tradycyjnym gazet, książek papierowych. Trudno nie rozmawiać oczywiście o zmieniającym się gwałtownie, chciałoby się powiedzieć, naszym języku. Pan już też chyba widzę nie jest purystą językowym. Nigdy nim nie byłem, proszę pana. Zawsze byłem, jak to się mówi w naszej dyscyplinie, deskryptywistą, czyli człowiekiem opisującym zjawiska językowe. Botanika w zasadzie nie powinna obchodzić, czy roślinka pięknie pachnie, czy za przeproszeniem śmierdzi. On ją powinien wziąć pod lupę badawczą i opisać. Więc to w zasadzie mojej działalności przyświeca. Co nie znaczy, że nie jestem człowiekiem z krwi i kości. No więc jako człowieka wiele mnie zjawisk oczywiście też denerwuje. Mogę powiedzieć, że im jestem starszy, tym jestem mniej liberalny, ale to z wiekiem. Ale nie pozwoli pan na włączanie? No pewnie, że nie. No, są takie błędy, które są wyjątkowo irytujące. Trudno mi nie zapytać o młodzież, dlatego że młodzież, jak to powiada w tej chwili, wielu z nich jest w tak zwanym melanżu. Przeulubione słowo melanż. Staram się im wytłumaczyć, że to wcale nie takie nowe, jakby mi się wydawało. Do końca życia nie pojmę, dlaczego oni z jakiejś mieszanki, bo przecież melanż jest tym dla mnie do końca życia, dlaczego oni melanżem nazywają huczną imprezę, często zakrapianą alkoholem czy innymi ichnimi przyjemnościami. No ale taka jest twórczość młodzieży, ona jest przebogata, no i bardzo często niespodziewana. No sam pomysł jest trudny do opisania, ale ja przecież wiem, że w ich języku melanż to właśnie oznacza. Gdzie dzisiaj szukać chyba tej najistotniejszej rzeczy, czyli mówienia o tym, że polskość, że język mówiony, ładny, piękny polski jest istotny, bo dzisiaj mam wrażenie, że szkoła nie zawsze spełnia te zadania, które powinna spełniać edukacyjnie, żebyśmy mówili pięknym polskim językiem, o którym mówimy, że mamy taki piękny. No proszę pana, ja myślę, że warto się zapatrzyć w kogoś. Ja przez całe życie od najwcześniejszego dzieciństwa miałem swoich mistrzów językowych, których się zapatrzyłem. Proszę pana, jak ja przedwczoraj słyszałem w radiu, że jakaś impreza muzyczna odbywa się w Warszawie, w Krakowie, w szkole imienia profesora Bronisława Rutkowskiego, to mi się oczy zaszkliły, bo miałem 4, 5, 6 lat i słuchałem muzycznych audycji radiowych profesora Rutkowskiego. To był mój pierwszy mistrz. Już się w niego zasłuchałem, zapatrzyłem. Bronisław Rutkowski, parę lat po wojnie. A potem był i Bohdan Tomaszewski, Jan Zakrzewski i inni mistrzowie słowa. No. Ale dla wielu mistrzem jest profesor Miodek. Jeśli jestem, to mi jest bardzo miło. To warto było żyć, żeby to robić, to co robiłem przez całe życie. I na koniec wrócę do tego pytania początkowego, panie profesorze, czyli o tę gwarowość, o język lokalny, o język regionalny. Dzisiaj chyba niezwykle ważny i istotny też w tym mieszaniu kulturowym, a ostatnio też przecież myślę o tych sytuacjach ostatnich związanych z wojną, z COVID-em. Też chyba to miało ogromny wpływ na to, co dzieje się w języku aktualnie. No pewnie, że tak. No w tych latach pandemicznych zaczęły się pojawiać między nami słowa kiedyś zupełnie nieobecne, zupełnie nieznane, a z kolei wróciły jakieś słowa, których przez lata nie potrzebowaliśmy
których nie potrzebowaliśmy używać, z przyłbicą na czele, a nagle ludzie, lekarze zwłaszcza, nosili i maski, i przyłbice, a moi chłopcy z telewizji, mówię moi chłopcy, bo ich bardzo lubię, no moi realizatorzy, no przecież oni też byli w fartuchach, w jakichś takich ochronnych odzieży i jeszcze przyłbice mieli na twarzy, tak jest, no, więc tak to wyglądało. Tak to wyglądało. Panie profesorze, dokąd zmierza język, a język polski w szczególności? Nic mu się złego nie stanie. Ma swoje zawirowania, ale powtórzę za Melchiorem Wańkowiczem, język jest jak rzeka. On wchłania w siebie różne nieczystości, złe rzeczy, ale ostatecznie on idzie we właściwym kierunku i staje się coraz lepszym, coraz poręczniejszym narzędziem porozumiewania się. Ja zawsze jestem, jeśli idzie o bieg, o ewolucję języka, zawsze jestem optymistą. I takim zostanę.